Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym pierwszym dniu nowego turnieju. Jeśli podoba Ci się to, co robię, możesz mnie wspomóc na Zrzutce, na Patronite, subskrybując i dając lajka. Link do pomocy znajdziesz w opisie każdego filmu. Zobaczmy, co nam tu dzisiaj los przyniesie. Pierwszy dzień turnieju, turniej czterogwiazdkowy, bez niebieskiego, moja obrona czerwona. Ruszamy na bitwę. No i pięknie, zobaczcie. Wilbur na 12 talencie i zamiast być na tanku, to nie sobok tanka. Na początku dali tego z kontrą. No może jest jakiś pomysł, ale moim zdaniem nie najlepszy. Jeszcze raz się przyjrzę tylko, czyli tak, pójdziemy. Jeszcze trzy fiolety. No dobra, to idziemy w żółty kolor i dobrze by było mieć kogoś ściągającego, ale chyba nie będę miał nikogo ściągającego, kto nie jest lekarzem, niestety. Damy Proteusza. Skoro idziemy w żółty, to może strażnika szakala. Zobaczmy, co tu jeszcze mamy w żółtym kolorze. Żółty jest moim najsłabszym kolorem, jeśli chodzi o czwórki. Mamy mgłę, którą niedawno zrobiliśmy. Zresztą to mocno widać, nie? Brakuje mi tu czwórek. Chyba będę musiał porobić więcej Luxiu. Jest też małpa, Wukong. Chyba zaatakujemy w ten sposób. Przydałby mi się ktoś ściągający, ale musiałbym dać lekarza, bo nie ma niebieskiego, a w niebieskich miałbym Sonię. Czerwony nie ma ściągającego. I zielony ma, ale jest to Melendor. No dobra, zaatakujemy w takiż oto sposób. Nie ma co przedłużać. Chcemy zrobić krótki materiał, więc jedziemy z koksem. Nic nie mówię, bo mowę mi odjęło. Ale o, pójdziemy sobie w takiż oto sposób. On nam się jeszcze nie naładuje. I to była rewelacja, bo teraz tak. Tu dajemy sobie cztery żółte. Nam powinny załatwić temat, a tu mi zeszło, niestety nie chciałem, żeby mi tu zeszło. Damy na razie tak. Nie tak, nie tak, nie tak. Ale jest nieźle. Odpalamy Proteusza, żeby się nie dać naładować tamtym. 20% szans na odparcie negatywnych efektów ze statusu. To pojedziemy w takim razie tak. Pojedziemy tak. Pojedziemy sobie. Wykończymy Proteusza. Tu jeszcze zahaczymy prawdopodobnie. Celowo nie używam małpy. I znowuż pozamiatane. No dobra, pierwsza walka za mną. W tempie szybkim idziemy do następnej. Kogo my tu mamy? Ile on jest? On jest czterogwiazdkowy. O, fajnie. Zapomniałem o tym bohaterze. Ktoś dał Gadeliusa, który niby uderza trochę, no ale... A, 48 do ataku może do tego. Czyli chce zwiększyć swój atak. Do obrony 3 tury. Minus 20. No dobrze, czyli mamy dwóch zielonych i żółty. Czyli trzeba iść co? Czerwony kolor. Kompletnie niewykorzystane jest. Brak koloru niebieskiego tutaj przy tym układzie. Czyli idziemy w 3 fiolety i 2 czerwone. Tak bym poszedł. 3 fiolety, 2 czerwone. Zobaczmy, czy my tu mamy. Jakie 3 fiolety ustawimy. Brakuje nam trzeciego fioletu atakującego, bo w fioletach niestety mam tylko lekarzy. Kurczę, muszę porobić trochę tych postaci czterogwiazdkowych, bo przyznam szczerze, że skupiłem się na piątkach ostatnio. Zrobimy chyba z 5 czy ileś tam. I widzę, że cała reszta troszkę mnie została z tyłu. Co my jeszcze z fioletu możemy w takim razie dać? A Merlinek, no pewnie, że Merlinek. Gdzie on nam się tu schował? Taka dobra postać. Zastosuj dwóch, trzech, czterech takich pseudo-snajperów. No dobra, lecimy. Skupiamy się na szybkim. Tutaj czerwony jest. Fioletu trochę mniej, ale zaraz sobie tu go... Robimy to w taki sposób. Tutaj jakby niebieski podszedł, to właśnie. Może ten fiolet nam wykończy. Patrzcie, nie wykończy nam. No dobra. To nie najlepiej. Ale mogłem fioletem dole użyć też. Próbuję nam się mógł Merlinek. Ach, tego czerwonym spróbuję nie ciachnąć. Nie poszło.
Coś jakoś wolno mi się te postacie tutaj ładują dzisiaj. Gadarius nam odpali, niestety. Tak jak powiedziałem, ale za dużo wam nie zrobił. Co my tu możemy zrobić? Spróbujemy tego oto jego mościa strzelić. Raz i drugi. Dobić go trochę fioletem. Pięknie. Słuchajcie, ile ja tutaj mogę ładować tego dziadostwa? No dobra, tutaj chyba nam się załaduje w końcu ten fiolet. Ach, ten się załadował też, ale dobrze. Postrzelimy go Merlinem, który powinien mu zabrać w takim razie możliwość użycia tego specjalsa. Zaraz zobaczymy, czy to faktycznie tak działa. Tak, furiacki atak, ciach. Scarlet pociągniemy. Ktoś tam mi dzisiaj napisał w jakimś komentarzu, że on niebywałe szczęście do klocków. No. Nie mówię nie. Dziękuję. Poszedł drugi turniejowy najazd. Przechodzimy do trzeciego. Ruszamy na bitwę. No w końcu jakiś czerwony na froncie. I tu chyba sobie zostawimy tak jak mamy. Chociaż nie wiem, czy nie dałbym trzeciego czerwonego na tych zielonych dwóch. Chociaż tu z drugiej strony mamy dwa fioletowe, więc może zamiast fioletu dalibyśmy żółte. Miałoby to ręce i nogi. Drużyna 200 punktów mocniejsza ode mnie. Nie, zostawię tak jak jest. A mówiłem, chłopie. Idź. Żółte. To nie. Nie poszedł. Mądrzejszy jest. Wie lepiej. Choroba. Na to żółte zobaczcie, kiedy robotę zrobiły. No, tragedii też nie ma. Jeśli ma być szczery. No ale dobra, kogo nam tu wykończą? Nikogo nam nie wykończyli, to dobrze. To teraz tak, w pierwszej kolejności się trzeba kogoś pozbyć. Udało nam się. W drugiej kolejności pozbędziemy się tutaj. Dobra, to mamy dwóch mniej. Naładujmy. Przydałby mi się fiolet naładować, a jego jak na złość... O, poproszę. Mówię i mam. Przydałby się naładować fiolet? Proszę cię uprzejmie, masz fiolet. I teraz tak, tutaj na Kamrata odpalimy tego, żeby sobie furiacki atak zrobił i nawet możemy tutaj go trochę podpuścić, żeby on się nam bardziej podładował. Na razie celowo nie używam, bo chcę, żeby... Nie używam Proteusza, bo chcę, żeby ten Kamrat mi się odpalił. Kamratku, bratku, odpal się w końcu. Dobra, tak to zrobimy. On rzuci furiacki atak, świetnie, i teraz ich przyblokujemy i polecimy dalej. Niestety za chwilę nam strzeli Burtus. Chyba, że coś tu się wydarzy, ale się nic nie wydarzyło. Bo nic nam się nie naładowało. Pewnie on nam tu kogoś sprzątnie, zobaczymy czy jednego, czy no dwóch nam sprzątnie. To już gorzej. To już gorzej. Potem wszystkich wali. Tiburtus w kostiumie. O! Niestety obawiam się, że mamy pozamiatane. Klocki klockami, ale... No jest fiolecik, ale co nam ten fiolecik da? Kompletnie nic, bo dostaje strzała. Tym bardziej, że ten jeszcze nie jest żadnym snajperem. I on teraz nie wywali. Co najwyżej jeszcze jednego ściągniemy może. A nawet pewnie nie ściągniemy, a oni we dwóch. Aha, czekajcie, on się teraz zmienił w ducha i oni nic mu nie mogą zrobić. Haha! Słuchajcie, to jest jednak genialna postać. Genialna. Jestem duchem. Zobaczcie, jaki fart. Jak tu mówią, głupich nie sieją, sami się rodzą. Udało się. Chciałbym powiedzieć, że to dzięki mojej arcymądrej taktyce, ale niestety tak nie jest. No dobra, lecimy dalej. O, i tu już jakiś sprytniejszy jegomość. Ustawił sobie trzy czerwone na przodzie. Wprawdzie jest jeden leczący, ale znowuż jest to kieł, czyli pewnie to jest na tej zasadzie, wprawdzie mi nie wygeneruje zdrowia, ale doda mi 48% do ataku. No zajebiście. Albo ci doda, albo ci nie doda.
Czy czerwone, żółty? No dobrze, zawsze to lepiej niż zielony. Tak, oto tutaj. Jest trochę fioletowego i jest trochę czerwonego na dzień dobry. I mgła już poszła precz. Idź precz. Nie chciałem uderzać w pustą przestrzeń, żeby naładować te lile, bo sądziłem, że uda mi się jednak rozwalić Scarlet, ale widzę, że to był błąd. Teraz mi się prawdopodobnie naładują ze dwie, ale... No właśnie. Dobrze, jest czerwony kolejny i teraz sobie go naładujemy. Minusem jest to, że niestety... Tu nam odpalił. Zobaczcie, jak mi się elegancko fiolet ustawił. Proszę bardzo, raz, dwa, trzy, cztery, pięć fioletów, sześć, siedem, osiem, dziewięć i nie mamy możliwości kompletnie nic z tym zrobić. Uderzymy sobie tak, uderzymy sobie tak, jeszcze dalej nic nie zeszło, ale to nie szkodzi, bo w tym momencie pozwolimy się naładować Wilburowi. Tu się zamienimy w ducha, bo i tak możemy walić. Trochę ich tu poczochramy. O właśnie. On da furiacki atak. Za ile mu się skończy? Jeszcze jedna tura, to sobie tutaj zrobimy brylianci, nie atakując ich. I teraz zrobimy sobie tak. Zablokujemy im ładowanie many. Naszym Proteuszem, popularnie zwanym pieszczotliwie Protkiem. Odpalimy sobie tu i tu sobie ściągniemy dwa fiolety. Patrzcie, górny i dolny od razu. Raz i dwa. Protek wprawdzie jeszcze stoi, ale za chwilę stać przestanie, gdyż zostanie... O, już przestał stać. Bogotrucie wykończyło. Nasz duch tutaj strzela. Tego ducha sobie zrobię jeszcze jednego, który się przydawał na turnieje. I ponawiamy swoją taktykę. Kolejny wypad z gry. Całkiem dobry dzień, chociaż nie chwalmy dnia przed zachodem słońca, bo akurat jest zachód słońca. Właściwie to był 5 minut temu, bo już słoneczka nie ma u mnie. I ponownie. Fioletowy, żółty, zielony. W sensie fioletowy mój, czyli żółty i zielony obok. To i mamy idealne ustawienie. Idziemy tak, jak jesteśmy. Zastanawiam się, od czego tutaj zacząć. Zaczniemy tak. I teraz zrobimy to w taki sposób. I w taki sposób. Zależy mi tu, żeby tego fioleta wyciągnąć jeszcze, bo że Wilbur odpali, to i tak jest pewne. A to, że on odpali czy nie, to mi nie gra roli tak do końca, bo ja to mogę przeczekać, jeżeli ich zblokuję potem na przykład, o właśnie, fioletowy. Nie pozwolę im się ładować i niech oni sobie działają. A niektórym to chyba się nawet pozwolimy ładować. I teraz zobaczcie, odpalamy sobie ducha na małego Johna, który jest prawie naładowany. Damy sobie Merlina. A na tych trzech jego mościów damy sobie blokowanie ładowania many. I teraz znowuż polecimy sobie tutaj. Tak. Tu zależy nam na tym, żeby... Och, oni się już nawet odpalili, więc rewelacja. Ale dobijemy trochę. Ile jeszcze im zostało kolejek? Jeszcze dwie tury będą we mnie sypać. Dwie tury jeszcze będą sapać. Tacy sapacze. 45. Ale on się nie ładuje, więc mu możemy zrobić właśnie w taki sposób. Duch w nich sadzi. I elegancko. Tu już nic nie mamy. Więc sobie na początek ściągniemy tak. I drugą postać. Ach, oni myślałem, że oni się już rozładowali, a widzę, że nie. No ale dobra, mniejsza z tym. Strzelamy w kolana i pozamiatamy. Tym oto sposobem 5 zwycięstw. Jak mi znowu ktoś powie, że mam farta w klockach, to po prostu właściwie nic nie zrobię, będę się śmiał. Mam farta i nie da się tego ukryć. Mam nadzieję, że takiego farta będę miał do piątku. Takiego farta w klockach życzę Wam. Nie spieszcie się, albo inaczej spieszcie się powoli na tego typu walkach. Miłego wieczoru. Pozdrawiam, hej. Jeśli podoba Ci się to, co robię, możesz mnie wspomóc na Zrzutce, na Patronite, subskrybując i dając lajka. Link do pomocy znajdziesz w opisie każdego filmu.